Zakończenie oktawy połączone jest z dwoma ważnymi wydarzeniami. Pierwsze niech będzie poświęcenie wianków, ziół, kwiatów, które zostały przyniesione, owoce jeszcze wiosny, tego lata i tych dni letnich, które się zbliżają. Bardzo się cieszę, że tych bukietów i tych wieńcy jest tyle, powiedziałbym, że więcej niż w inne święta. Przejdę przez Kościół i pokropię wodą święcą wszystkie przyniesione przez was wianki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Módlmy się, wszechmogący wieczny Boże, który słowem swoim stworzyłeś z niczego niebiosa i ziemi, świat widzialny i niewidzialny. Nakazałeś ziemi rodzić zioła i drzewa na użytek ludzi i pokarm dla zwierząt. Ty w swojej niewysłowionej dobroci sprawiłeś, że zioła służą również ludziom za lekarstwo. Błagamy Cię pokornie, abyś te różnorakie zioła, owoce i kwiaty pobłogosławił, aby używane w imię Twoje służyły na użytek ludziom i zwierzętom oraz stały się obroną przed wszelkimi chorobami i przeciwnościami. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.